Jest już chyba taka tradycja na moim kanale. Tramwaj, kierunek Kasprzaka. Zawsze na koniec miesiąca. Więc w marcu również na koniec miesiąca. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Kasprzaka. Witam Was tutaj, cześć i czemu Amiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Tramwaj, kierunek Kasprzaka. Ta cała inwestycja jest bezpośrednio, jak sama nazwa zgłosi, na ulicy Kasprzaka, ale również na ulicy Wolskiej i zaczyna się bezpośrednio tutaj przy ulicy Prostej. W tym miejscu, jak widzicie, tramwaj już jedzie na pierwszym odcinku nowej Kasprzaka z tramwajami. Ten odcinek tramwajowy był rozkopywany w ostatnim czasie 3 razy podczas budowy odcinka centralnego drugiej linii metra, podczas budowy metra do Księcia Janusza i teraz podczas budowy zielonego torowiska w tym miejscu. Natomiast teraz inwestycja idzie dalej i w tym miejscu możemy zobaczyć, że faktycznie wszystko powstaje. Rozjazdy w kierunku Kasprzaka i nowej trasy, gdzie kiedyś tramwaje jeździły w kierunku Prymasa Tysiąclecia, właśnie powstają w tym miejscu. Rozjazdy już właściwie są, bym powiedział wszystkie. Po nich tramwaje, jak widzicie, jeżdżą tylko łącznie na razie w jednej relacji obok bezpośrednio zajezdni. Wola. Natomiast w drugą stronę tramwaje już niedługo będą korzystać z nowego przystanku tramwajowego, Szpital Wolski, który tutaj będzie się znajdować. Stary przystanek ma niedobre takie funkcje, iż jest całkiem mocno niedostosowany dla osób niepełnosprawnych i ogólnie jest całkiem niewygodny dla wysiadania i dla pasażerów, i dla kierowców w tym miejscu, bo wysiadanie jest bezpośrednio na jezdnię. Więc trzeba zejść z tramwaju bezpośrednio na dół i przejść się po asfalcie i po ulicy. Dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich czy osób z wózkami ogólnie dziecięcymi wiadomo, że to jest zła sytuacja. Więc nowy przystanek, który będzie teraz w tej relacji bezpośrednio prosto, będzie dużym ułatwieniem. A już tutaj widzimy krawężniki peronowe. Nie są to płyty peronowe, jak często nagrywam stacje kolejowe, ale mamy takie właśnie krawężniki peronowe w tym miejscu i one się pojawiają. O ile jeszcze samego chodnika na przystanku tramwajowym nie ma, o tyle torowisko tramwajowe mniej więcej w połowie jest już całkowicie zabetonowane. Na dalszym odcinku, bezpośrednio tutaj przy przejeździe przez ulicę Płocką i tak dalej, mamy kolejne elementy, które już tutaj są zrealizowane. Czyli bezpośrednio tutaj właśnie w tej relacji Płocka i Krzyżanowskiego nie ma przejazdu w tym momencie, ale to nie zmienia faktu, że prace tutaj oczywiście trwają. Jak widzicie, w teorii przejazd samochodowy mógłby już wrócić, ale oczywiście jeszcze nowy asfalt, nowe krawężniki muszą być całkowicie dokończone, ale najprawdopodobniej w najbliższych tygodniach ruch tutaj może zostać ponownie przywrócony i część autobusów już tutaj będzie normalnie jeździć. Dalej nasze tramwaje będą jechać bezpośrednio obok właśnie tutaj całej gazowni, która się znajduje w Warszawie. I tutaj torowisko tramwajowe już po części jest albo betonowane, albo tylko poustawiane są szyny, ale to zależy od miejsca. Słupy od sieci trakcyjnej też już są zamontowane w niektórych miejscach, natomiast możecie sami zobaczyć, że powoli faktycznie betonowanie tej wielkiej płyty torowiska tramwajowego w tym miejscu postępuje. Podobnie jak tutaj przy kolejnym przystanku tramwajowym PKP Wola, Kasprzaka. W tym miejscu ten przystanek tramwaj będzie się znajdować bezpośrednio pod wiaduktem linii kolejowej, dzięki czemu będzie tylko i wyłącznie jedno przejście przez ulicę Marcina Kasprzaka do przystanku kolejowego właśnie PKP Wola. To jest według mnie bardzo dobry nowy punkt środkowy w relacji właśnie tramwaj, pociągi, kierunek Warszawa-Gdańska czy kierunek Warszawa-Zachodnia. A co to teraz otwiera? Teraz to otwiera dosyć duże możliwości, bo stąd z tramwaju będziemy mogli wyjść, przesiąść się na pociąg albo w kierunku lotniska Chopina, albo w kierunku Legionowa, bądź nawet w kierunku Piaseczna. To jest naprawdę całkiem wygodny węzeł, który tutaj właśnie w tym miejscu powstaje. Przy okazji zostanie tutaj też przebudowany cały układ wszystkich przystanków autobusowych i dróg rowerowych, których w tym miejscu na wzdłuż ulicy Kasprzaka nie ma. W sensie no one znikają w tych miejscach, to trzeba uporządkować po prostu, więc to powstaje. Ale tutaj faktycznie coraz mocniej zaawansowane są prace przy tym przystanku tramwajowym, choć bezpośrednio też trzeba przyznać, że przejazd przez ulicę Bema w tym miejscu nie został jeszcze całkowicie rozpoczęty, nawet prace przy zamknięciu tam jezdni, a to będzie wymagało. Natomiast na środku ronda Wolnego Tybetu możemy zobaczyć, że prace trwają. Możemy też zobaczyć fundamenty bezpośrednio wiaduktów Prymasa Tysiąclecia. No ale tutaj tak, mamy już mniej więcej wyrównany teren, jest oczyszczony.
No i przyłącza są wszystkie dorobione w tym miejscu, aby można było rozpocząć kolejne prace. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak będzie wyglądać zamknięcie poszczególnych przejazdów ronda, bo faktycznie tutaj będzie trzeba to zamknąć na jakiś czas rondo z przejazdami, bo będą musiały powstać przejazdy dla tramwaju przez ulicę. Ale to jeszcze za jakiś czas. Nie mamy jeszcze oficjalnych informacji, kiedy będzie to zamykane. Jak będzie zamykane, to oczywiście Was o tym poinformuję w najbliższym, po tych informacjach mniejsza z tym, czyli moim przeglądzie z newsów z Warszawy. Natomiast lecimy dalej, bo kolejny odcinek jest bezpośrednio już na Kasprzaka, obok tych wielkich osiedli, które się tutaj nabudowały, i wieży Ciśnie, która jako zabytek tylko się wyłącznie ostała po lewej stronie, ale jej nie widać. Natomiast tutaj widzimy już pierwsze elementy nowych zjazdów rowerowych bezpośrednio w tą ulicę Grabowską. To jest nowa część infrastruktury rowerowej, która w tym miejscu będzie powstawać, jak i również dojście bezpośrednio tego przejścia dla pieszych do przystanku tramwajowego kierunek Bemowo, bo stąd tramwaje będą miały właśnie przystanek w kierunku Bemowa, a po przeciwległej stronie skrzyżowania w kierunku centrum Warszawy i metra. Tak to się połączy w tym miejscu. Samo skrzyżowanie też będzie musiało zostać zamknięte całkowicie na jakiś okres czasu, ponieważ będzie budowane tutaj torowisko tramwajowe na środku. Jednakże tutaj te prace jeszcze za jakiś czas, bo tutaj nie widzimy w ogóle jeszcze tych prac związanych z torowiskiem, jeżeli chodzi o dalszy odcinek bezpośrednio przy łączeniu Kasprzaka i Wolskiej. Tam tramwaje jeszcze nie rozpoczęły się prace zbudowane przy torowisku. Tam trwają cały czas prace przy przekładaniu ulicy Marcina Kasprzaka. Ale nie jestem sobie też w stanie wyobrazić zamknięcia przejazdu właśnie bezpośrednio na ulicy Oddona. Jakby to jest chyba wykonalne, w sensie na Odolany wjazd zamknąć od tej strony. No nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. Natomiast w tym miejscu widzimy już fragment nowej jezdni Kasprzaka, która właśnie będzie jechać górą, i drogi rowerowe z chodnikiem, które po prawej stronie coraz to lepiej się zarysowują z miesiąca na miesiąc, jak Wam pokazuję te inwestycje. Też takie składowisko trochę krawężników i innych chodników w tym miejscu i widzimy najprawdopodobniej, że niedługo, może chociaż w części, to będzie już wyasfaltowane, aby puścić ruch wahadłowy, znaczy nie wahadłowy, tylko już tymczasowy, już nowy, docelowy w tym miejscu, aby w przyszłości właśnie samochody jechały górą, właśnie tym wiaduktem nad trasą tramwajową, która będzie jechać na dole w Wykopie. Tu jest też przystanek tramwajowy Cmentarz Prawosławny, który zostanie zlikwidowany do tramwajów. Ten przystanek tramwajowy nie będzie funkcjonować dla tramwajów, będzie tylko łącznie przystanek autobusowy, ale dwukierunkowy, z tym, że na razie w tej relacji nie jeździ żadna linia autobusowa jako stała, a nie jako objazd. Natomiast w tym miejscu mamy przystanek tramwajowy elekcyjny i autobusowy. Co warto podkreślić, w tym miejscu skrzyżowanie będzie całkowicie dostosowane z każdej strony dla dróg rowerowych i dla rowerzystów. To już widać na wszystkich, na trzech z czterech rogów. Natomiast dalej torowisko tramwajowe będzie jechać środkiem ulicy, a nie tak jak teraz po stronie północnej jezdni ulicy Wolskiej. To jest duża zaleta, bo dzięki temu tramwaje nie będą tracić czasu i samochody na przejeździe przez ulicę Wolską w ramach wyjazdu ze środka jezdni na boczną część, żeby jechać z boku, i będzie lepsze parkowanie bezpośrednio wzdłuż cmentarza. To też jest duża zaleta, bo dzięki temu na spokojnie będzie można się parkować wzdłuż nowych miejsc, a tam powstanie też ścieżka rowerowa na ulicy Wolskiej, której w tym miejscu nie ma. Natomiast tutaj tramwaje będą musiały zjechać na dół, aby nie krzyżować się bezpośrednio z ulicą. Zjadą na dół na poziom minus 1 w tym właśnie Wykopie, przejeżdżając bezpośrednio pod dwoma wiaduktami. Jeden wiadukt jest pieszo-rowerowy, oczywiście oddzielnie będzie droga rowerowa i chodnik, natomiast drugi wiadukt to jest trzypasmowy przejazd bezpośrednio ulicy Kasprzaka, która w tym miejscu będzie się łączyć z ulicą Wolską. To jest właśnie ten wiadukt. Widać mniej więcej zarys, że tu faktycznie trzy pasy aż się zmieszczą, bym powiedział, że całkiem dużo. No i tutaj trwają też prace bezpośrednio przy betonowaniu jeszcze od spodu wiaduktu tego pieszo-rowerowego. Tamte prace faktycznie trochę dłużej trwają niż mi się wydawało, bo ten wiadukt drogowy już jest właściwie gotowy, jeżeli chodzi o całą konstrukcję płyty. Od dołu można to dokładnie zobaczyć, teraz jak przelecimy sobie. Też przy okazji widzimy te ścianki, które powstały do podtrzymywania całego gruntu i ziemi, aby tramwaj mógł na spokojnie jechać. One tutaj już też są całkiem ładnie wykończone z jednej i z drugiej strony. Tego trwają tam prace jeszcze bezpośrednio przy dolnej części ulicy Kasprzaka na minus 1. W tym miejscu właśnie jest to od dołu, możemy zobaczyć, że tam jeszcze jest podtrzymywane, natomiast tutaj pod wiaduktem drogowym, który właśnie jest nad nami, prace już tutaj właściwie są gotowe. Tu, to co powiedziałem jeszcze przed chwilą, te ścianki boczne, które utrzymują, nigdy nie jestem w stanie sobie zapamiętać, jak one się nazywają. Dajcie znać w komentarzach,
ale one właśnie powstają. Tu po prawej stronie jest jeszcze dobrany ostatni element. I tu, gdzie samochody na dole jeżdżą, będzie to lowisko tramwajowe łączyć się z dwóch ulic, z Wolskiej i Kasprzaka. I w ten sposób tramwaje będą miały przystanek tramwajowy tutaj na minus 1. Tam, gdzie samochody teraz pomykają na dole, będzie przystanek tramwajowy z windami, schodami i pochylniami, tak żeby wszystkiego nie było za mało. W tym miejscu mamy przystanek tramwajowy na razie na górze, ale w przyszłości, jak ja powiedziałem, właśnie będzie na dole. A teraz trwają prace przy przejściu podziemnym. Jak widać, przejście podziemne coraz to bardziej już zachowuje swój ostateczny kształt. Możemy zobaczyć przy nim, za chwilę jak się obkręcimy do niego, że faktycznie jest betonowana aktualnie cała konstrukcja, już ta górna, bo bezpośrednio podstawa tego przejścia jest gotowa, zabetonowana, natomiast teraz trwają prace pozostałe przy ścianach i przy stropie. Też w tym miejscu będzie wyjście i na górę, i na dół do przystanków tramwajowych i w tym miejscu będzie się mniej więcej kończyć to samo nowe przejście podziemne. Przejście podziemne zmieniło trochę swoją geometrię, dlatego musiało zostać wyburzone całkowicie stare i powstać nowe. Też domyślam się, że te stare mogą być już po prostu w nie najlepszym stanie. I tak wygląda ta cała inwestycja za 205 milionów złotych. Czas realizacji jej to 20 miesięcy, prędkość średnia komunikacyjna w szczycie komunikacyjnym to jest 24 km na godzinę, 3,5 km budowy i modernizacji torów, 6 nowych peronów i 4 zmodernizowane perony przystankowe tramwajowe w tym miejscu. Dla tej całej inwestycji. Doskonale wiem, że jesteście podzieleni w komentarzach, czy ta inwestycja jest dobra, czy zła, czy przyspieszy tramwaje faktycznie, czy tylko i wyłącznie ograniczy ruch samochodów w tym miejscu, ale ja zawsze lubię czytać te wasze komentarze, jeżeli są poparte dobrymi argumentami. Więc dajcie mi znać, jak bardzo źle ta inwestycja jest przewidziana, realizowana i co tu powinno być zrealizowane lepiej. Też tylko wspomnę, że będzie bezpośrednio stąd dwie odnogi w kierunku Warszawy Zachodniej do tramwajów, które będą jechać na poziomie minus 2, ale to jeszcze będzie realizowane później i film o tramwaju bezpośrednio pod Warszawą Zachodnią z ujęciami z tunelu i innych takich ciekawostkach pojawi się w pierwszym tygodniu kwietnia. Ale kiedy dokładnie tam jeszcze nie powiem, ale film mam już nagrany, bo byłem tam w tym miesiącu, tylko już nie zmieścił mi się ten film na sam koniec marca. To było na tyle z tego filmu. Jeśli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zachęcam do wspierania i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Zapraszam was też jeszcze na grupę na Facebooku Co u tramwajów warszawskich. Link w opisie i w karcie. Jutro będzie film z łódzkiej średnicy 2050, ale o której godzinie to nie wiem, bo nie wiem kiedy znajdę czas na montowanie. Cześć!